Zaskakujące może być powiedzenie, że w jelitach znajduje się drugi mózg. Jednak prace naukowe na przestrzeni ostatnich lat pokazują, że jest w tym zdaniu sporo prawdy. W jelitach znajduje się drugie co do ilości skupisko neuronów w naszym organizmie. Na pierwszym miejscu oczywiście znajduje się mózg. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Według ewolucji oddalone od nas o miliony lat organizmy nie miały mózgu, a układ nerwowy był powiązany z układem trawiennym. Stąd wynika domniemana ważna funkcja naszych jelit. Mózg zaczął się wytwarzać z czasem w wyniku centralizacji układu nerwowego. Duża liczba neuronów w mózgu, bo aż ponad 100 milionów, jest związana ze skomplikowanym systemem trawienia. Dobre samopoczucie wpływa na pracę jelit, a to właściwe odżywianie wzmaga kondycję psychiczną. Być może popularna rada "wsłuchaj się w swoje ciało" powinna być doprecyzowana o "wsłuchaj się w ciało, a szczególnie w brzuch". Bardzo dużo informacji jest wysyłanych z jelit w kierunku mózgu za pomocą nerwu błędnego, 9-krotnie więcej niż od mózgu do jelit. To, co znajduje się aktualnie w naszym układzie trawiennym, jest niezwykle ważne, chociażby dlatego, że mogą się tam pojawiać obiekty niepożądane dla nas. Organizm na bieżąco reaguje, czy właśnie znajduje się w nim pożywienie, które może przyswoić, czy obce obiekty, co przejawia się m.in. tym, że receptory smaku znajdują się nie tylko na języku, ale również na przykład w żołądku, czy właśnie jelitach. Na pewno wpływa na to ogromna flora bakteryjna w jelitach, ponad 100 bilionów drobnoustrojów. Mogą one wytwarzać substancje potrzebne do funkcjonowania mózgu, zaś relacja między tą florą a mózgiem zachodzi właśnie za pośrednictwem jelitowego układu nerwowego, czyli Enteric Nervous System, ENS. Co ciekawe, w jelitach powstaje aż 90% serotoniny, potocznie zwaną hormonem szczęścia. Okazuje się, że to, co mamy w brzuchu, może być ściśle powiązane z naszym stanem psychiki. Możliwe jest, że nieprawidłowa flora bakteryjna w jelitach może skutkować rozwojem m.in. choroby Parkinsona czy depresji. Im dalej idziemy w las, tym robi się ciekawiej. Istnieje metoda terapii autyzmu przeszczepem kału, a dokładniej przeszczepem bakterii jelitowych, które wykazują oddziaływania z mózgiem. Opisywana terapia jest jeszcze w trakcie testowania, ale już widać efekty. Poprawia ona stan układu pokarmowego oraz łagodzi skutki autyzmu. Z tego wynika, że dla naszego układu pokarmowego nie jest korzystne zbyt nadmierne korzystanie z antybiotyków, gdyż powodują one zubożenie flory bakteryjnej w jelitach. Stosowanie probiotyków pomaga, ale w ograniczonym stopniu. To samo tyczy się jedzenia syntetycznego pożywienia. Jesteśmy tym, co jemy, to powiedzenie może być bardziej trafne, niż mogłoby się wydawać. Tymczasem to już koniec tego odcinka. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, suba z dzwonkiem i spojrzenia na inne filmy. Do usłyszenia.